Żołnierzom braci naszych cisną, duszność w ręku króla spała, a w ten trzeci maj zabłysnął i nasza Polska powstała. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Ale chytrość i gadzina moc swój na nas gotowała, z piekła rodem Katarzyna Moskalami nas zalała. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. W listopadzie wstrząsła serce, staje Polska z grobów łona, wierzcha ją dumni mordercy. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków błogi raj. Witaj maj, trzeci maj, u Polaków. Uczestnicy obchodów Święta Narodowego 3 maja, baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co na Ojca przewodzieła, szanowni bierzemy. Marsz, marsz do Rosji, synu polskie do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, synu polskie do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Wardę, będzie Polak panu. Dał na przykład Bonaparte, jak zwyciężać panu. Marsz, marsz do Rosji, ziemi polskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz do Rosji, ziemi polskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Spocznij. Szanowni Państwo, przemówienie okolicznościowe wygłosi starosta radziński pan Szczepan Nieprzegowski. Jego Ekscelencjo księże biskupie, czcigodni kapłani, szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy powiatu radzyńskiego. Na wstępie chciałbym bardzo serdecznie podziękować Jego Ekscelencji i czcigodnym kapłanom za Słowo Boże, za mszę świętą, za piękną lekcję historii Polski, religii i patriotyzmu. Spotykamy się dzisiaj, aby oddać cześć twórcom Konstytucji 3 maja,
i odnowić naszą pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce 233 lata temu. To właśnie wtedy w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie uchwalono pierwszą w Europie, a drugą na świecie konstytucję. Konstytucję 3 maja, niosącą gwarancję swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości oświecenia. Ustawa z 1791 roku miała być fundamentem silnego państwa, którego siła płynie z poczucia przynależności do wspólnoty, tworzonej nie tylko przez tradycje i język, ale też wspólne prawa i wartości. Dzisiejsze obchody są szczególną okazją do refleksji. Czy z pamięci o Konstytucji naprawdę potrafimy czerpać naukę? Dlaczego w ogóle poświęcamy jej tyle uwagi? Chociaż obowiązywała bardzo krótko, zapoczątkowała coś pięknego. Dała podwaliny pod przyszłe działania ustawodawcze, które doprowadziły do tego, że wyrosła dojrzała polska demokracja. Wartości w niej zawarte, takie jak wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy czy rządy oparte na woli narodu, stały się filarem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętajmy, aby zachować te wartości poza i ponad wszelkimi podziałami. Miejmy świadomość, że miłość do ojczyzny to nie tylko pamięć o bohaterach czy uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, ale miłość i szacunek okazywany innym to wierność polskiej kulturze. Niech przestrogą dla naszych działań będą słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Możemy mieć szacunek dla wielu zdobyczy innych narodów, ale wierność ślubowaliśmy naszej polskiej ojczyźnie. I tej wierności ojczyźnie polskiej, kulturze narodowej, kulturze chrześcijańskiej w naszej polskiej ziemi dochowamy. Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska Polską była, aby w Polsce po polsku się myślało. Niech dzisiejsze obchody kolejnej rocznicy 3 maja na trwałe wpiszą się w te słowa. Niech uświadamiają nam, jak wspaniałym narodem jesteśmy. To dzięki skromnym, ale jakże odważnym przodkom nasza ojczyzna wpisała się w rolę europejskiego lidera o szerokich horyzontach. Starajmy się najlepiej, jak potrafimy, kontynuować to wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska. Niech Bóg, honor i ojczyzna będą obecne nie tylko na naszych sztandarach, lecz również w naszych sercach i naszym życiu. Szanowni Państwo, chciałbym się również dołączyć do słów księdza dziekana skierowanych do samorządowców. Chcę powiedzieć, że wybory 7-21 kwietnia zmieniły scenę samorządową naszego powiatu. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować ustępującym władzom samorządowym miasta Radzyń Podlaski na czele z panem burmistrzem Jerzym Rębkiem, z panem przewodniczącym Adamem Adamskim, który swoją drogę samorządową zaczął dokładnie tego samego dnia, 34 lata temu. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za owocną współpracę między samorządami powiatu radzyńskiego i miasta Radzyń Podlaski. Również chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu wójtowi Wiesławowi Mazurkowi, ustępującemu wójtowi gminy Radzyń Podlaski, jak również wójtowi gminy Borki, wójtowi Radosławowi Sałacie. Podobnie za dobrą współpracę między samorządami tych gmin i powiatu radzyńskiego. Jednocześnie chciałbym pogratulować panu burmistrzowi elektowi, panu Jakubowi Jakubowskiemu. Na jego ręce też jego radzie, nowej radzie powiatu,
miasta Radzyń Podlaski. Chciałbym życzyć tego, aby te hasła, które były zawarte w programach, były zrealizowane. Jednocześnie wyrazić ogromną nadzieję, że współpraca między miastem Radzyń Podlaski a powiatem radzyńskim będzie kontynuowana. Również gratuluję panu Marcinowi Czyżakowi, elektowi, wójtowi elektowi gminy Borki, panu Danielowi Grochowskiemu, wójtowi elektowi gminy Radzyń Podlaski, i również przedstawiam życzenie, aby współpraca między powiatem radzyńskim a tymi gminami była kontynuowana. Gratuluję też wszystkim pozostałym wójtom z terenu powiatu radzyńskiego i oczywiście burmistrzowi Czemiernik. W tych wyborach mieszkańcy dali bardzo mocne wskazanie. Oczekują od nas współpracy, często współpracy ponad podziałami. Oczekują tego, żebyśmy służyli mieszkańcom, bo nasza praca samorządowa to jest służba. I żebyśmy mieli tego codziennie świadomość. Nie traćmy ani dnia na bezcelowe kłótnie i spory. Poświęćmy wszystkie siły na to, aby jak najskuteczniej pracować dla naszych mieszkańców. Kończąc, chciałbym bardzo podziękować Państwu za tak liczne przybycie. Życzę nam wszystkim, aby wspomnienie tamtych wydarzeń umocniło w nas poczucie tożsamości narodowej, szacunek do tradycji oraz dumę z bycia Polakiem. Wiwat nasza królowa, wiwat naród, wiwat Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie. Kwiaty składa delegacja z przedszkola miejskiego numer 1 w Radzyniu Podlaskim, dzieci oraz panie nauczycielki. Kwiaty złoży teraz delegacja z przedszkola miejskiego numer 2 w Radzyniu Podlaskim wraz z dziećmi oraz nauczycielkami. Kwiaty składają dzieci oraz nauczycielki z przedszkola miejskiego numer 3 w Radzyniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów złoży delegacja ze Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej. Kwiaty złożą uczniowie i nauczyciele z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Karola Lipińskiego w Radzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów złoży delegacja z zespołu szkół w Zabielu. Kwiaty złoży delegacja ze Szkoły Podstawowej imienia Świętego Jana Pawła II w Białce.
Kwiaty składa delegacja ze szkoły podstawowej w Żabikowie. Wiązankę kwiatów złoży delegacja ze szkoły podstawowej w Paszkach Dużych. Kwiaty złoży teraz delegacja z Komendy Powiatowej Policji w Radzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów złoży teraz delegacja z drugiej regionalnej bazy logistycznej skład w Bezwoli. Kwiaty złoży teraz delegacja z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży teraz przedstawiciel Nadleśnictwa Radzeń Podlaski. Wiązankę kwiatów składa delegacja Radzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży delegacja Zakładu Gospodarki Lokalowej w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty składa delegacja Szkoły Podstawowej w Brzostówcu. Kwiaty złoży delegacja uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzeniu Podlaskim. Wiązankę kwiatów złożą uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzeniu Podlaskim. Jako kolejna kwiaty złoży delegacja z cechu rzemieślników i przedsiębiorców z Radzenia Podlaskiego. Kwiaty złoży delegacja z LKS Orlęta z Pomlek, Radzeń Podlaski.
złoży delegacja rejonu energetycznego w Rodzeniu Podlaskim. Jako kolejna kwiaty złoży delegacja ze szkoły podstawowej w Białej imienia Romualda Traugutta. Kwiaty składa delegacja reprezentanci klubu motocyklowego Aiki Biker w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży teraz delegacja z Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzeniu Podlaskim. Wiązarkę kwiatów złoży teraz delegacja z Urzędu Skarbowego w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty składa delegacja z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży delegacja z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży teraz delegacja z Urzędu Statystycznego w Lublinie, oddział Radzeń Podlaski. Kwiaty złożą teraz uczniowie zespołu szkół ponadpodstawowych imienia Jana Pawła II w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złożą teraz uczniowie z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty złoży teraz delegacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radzeniu Podlaskim. Kwiaty składa delegacja Związku Nauczycielstwa Polskiego, oddział powiatowy. Kwiaty złoży teraz delegacja Spółdzielczej Mleczarni Spomlek w Radzeniu Podlaskim. Thank you.
Fundacja NSZZ Solidarność. Kwiaty złoży teraz delegacja ze Stowarzyszenia Radzyń Moje Miasto. Wiązankę kwiatów złożą uczniowie z technikum imienia Wincentego Witosa w Woli Osowińskiej. Kwiaty składają harcerza z pierwszego szczepu harcerskiego Infinity imienia harcmistrza Mieczysława Stagrowskiego w Radzeniu Podlaskim. Wieniec złoży teraz delegacja samorządu miasta Radzyń Podlaski. Wieniec złoży teraz delegacja samorządu powiatu radzyńskiego, który przewodniczy starosta radzyński pan Szczepan Niebrzegowski. Kwiaty złoży delegacja Powszechnej Spółdzielni Spożywców z POEM w Radzyniu Podlaskim. Kwiaty złożą teraz przedstawiciele Stowarzyszenia Klubu Seniora Radzyńskie Wrzosy. Kwiaty złoży teraz delegacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim. I tradycyjnie już kwiaty składa pani Grażyna, mieszkanka Radzynia Podlaskiego. Co, bardzo mam, że to jest ostatnie moje składanie wieńców. Thank you.
Szanowni Państwo, dzisiejsze obchody uświetniła asysta honorowa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, skład Bezwola, drugiej Regionalnej Bazy Logistycznej oraz kawalerzyści z Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia rotmistrza Wincentego Zawadzkiego, jak również harcerze z pierwszego szczepu harcerskiego Infinity imienia harcmistrza Mieczysława Stagrowskiego, za co Państwu serdecznie dziękujemy. Uczestnicy obchodów Święta Narodowego 3 maja baczność. Poczty sztandarowe odprowadzić w miejsce rozformowania. Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w dzisiejszych obchodach i życzymy wspaniałego, udanego świętowania.